Tak, drodzy bracia i siostry, nabożeństwo nasze dobiega do końca. Chcemy, by Duch Święty napełnił nasze serca, wlewał błogosławieństwo swoje do naszego życia. Taką myśl chcę przekazać, która była już przekazana tutaj. Pan nie napełnia brudnych naczyń. Brudne naczynie może być napełnione tylko czymś brudnym. Czyste jest napełnione Duchem Świętym. Kiedy modlimy się, prosimy, jak było się czytane, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyste naczynia napełnia Pan. Jedną rzecz, która niech da błogosławieństwo naszego serca. Chrystus Pan, to czytane było. Ja prosić będę Ojca, da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Naród izraelski został wybrany przez Boga jako naród, w którym się objawia prawo i chwała Boża. Wszyscy mieli widzieć w tym narodzie, że to jest naród Boga. Duch Święty jest dany do Kościoła, do tych, których Pan wybrał z tego świata. Duch prawdy. Świat go nie może przyjąć. On mówi prawdę o nas. Mówi prawdę o Bogu. Mówi prawdę o świecie. Mówi prawdę o zbawieniu, o sprawiedliwości, o grzechu. Mówi prawdę. Świat jego przyjąć nie może, bo go nie zna. Świat przyjmuje ducha tego świata. Kłamstwa, oszustwa, zabójstwa. Duch tego świata jest w tym świecie. Dla Kościoła jest duch prawdy. Czym Bóg wyróżnił swój lud? Czym wyróżnił? Dał swojego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was i was będzie. Wy go znacie. On przebywa wśród was i was będzie. Bądźmy wdzięczni Bogu, że dał Ducha Świętego, że napełnia swoje dzieci. Świat tego nie ma. Świat wiele rzeczy nie rozumie. Nie pojmuje naszego postępowania, zachowania, działania, życia. Dlaczego wystrzegamy się tylu rzeczy? Świat tego nie pojmuje, bo niego nie ma. Kościół go ma. Ducha prawdy. Także niech ten Duch Święty napełnia każde serce. On napełnia, jak wspomniałem, czyste naczynia, o czym było czytane z księgi proroka Joela. Gdy oczyścimy nasze serce, Duch Święty je napełni. I to cudowne błogosławieństwo będziesz mógł przeżyć dzięki łasce Boga. Amen.